Cześć. Witam Was dzisiaj z mojej domowej kotłowni. Chciałem pokazać Wam dzisiaj kolejne przydatne urządzenie, które wykonałem na własne potrzeby. Oczywiście, jak będziecie chcieli zakupić takie urządzenie, czytajcie opis. Jak najbardziej będę w stanie Wam sprzedać takie rozwiązanie. Tymczasem zobaczcie, co nowego mam u siebie w kotłowni zainstalowane i co do tego wykonałem. Jak widzicie, za dużo tu u mnie się nie zmieniło w kotłowni, natomiast pojawił się nowy element. Co to takiego? Jest to zbiornik dogrzewający wodę. Podłączyłem go dodatkowo w układ, wykorzystując do tego zawór trójdrożny. Jak na razie jest on sterowany ręcznie, gdyż jest to sprzęt, który został zainstalowany dość niedawno i jestem w trakcie testowania tego rozwiązania. Dogrzewacz, albo raczej zbiornik, posiada zainstalowaną grzałeczkę trójfazową, 6-kilowatową, podłączoną do oczywiście mojej domowej instalacji off-gridowej. Dodatkowo do tego dogrzewacza mam tutaj taką prototypową szafę sterowniczą bez szafy, jak widzicie. I co my tutaj mamy? Kolejno, zaczynając od początku, mamy tutaj wyłącznik zdalnie sterowany z systemu Tuya, oczywiście zintegrowany z Home Assistantem. Dodatkowo to tak, jakby to powiedzieć, w ramach drugiego zabezpieczenia wyłączniki nadprądowe B16, wszystkie trzy, i moduł, który wykonałem, dzisiaj został zakończony. Co to za moduł? Nie wiem, czy to będziecie dobrze w stanie zaobserwować. Nazwałem go ESP32 PWM Box. Jest to moduł oczywiście montowany na szynie DIN, który zamienia sygnał PWM na sygnał analogowy 0,10. Teraz właściwie tak do głowy mi przyszło, że ten moduł powinien być nazwany raczej 0,10 V box albo analog box. Możecie pisać w komentarzu, jak prawidłowo powinienem nazwać ten moduł. W każdym razie idea tego modułu jest taka, że on z sygnału generowanego z ESP32, sygnału PWM, robi sygnał analogowy od 0 do 10 V. Co mi to daje? Daje mi to to, że dzięki temu przekaźnikowi SSR, to nie jest taki zwykły przekaźnik SSR, jego nazywa się sterownikiem mocy, dzięki właśnie temu przekaźnikowi SSR, sterownikowi mocy, za pomocą tego sygnału od 0 do 10 V, jestem w stanie wysterować moc grzałki. Jak widzicie, mam tutaj na fazie, na której podłączony jest ten przekaźnik, który oczywiście podłączony jest do jednej z grzałek w tym zbiorniku, mam tutaj zapięty miernik cęgowy. Przygotowałem również telefon i teraz pokażę Wam po kolei. Mam tutaj ikonkę związaną z dogrzewaczem, bo tak to nazwałem. Mam tu wyłącznik zdalnie sterowany. W tym momencie jest on załączony. Ja zaprezentuję Wam działanie, wciskając tą ikonkę od dogrzewacza, powodujemy wyłączenie
tego zdalnie sterowanego wyłącznika. Poza funkcją włączania i wyłączania, ten zdalny wyłącznik oczywiście posiada również możliwości pomiarowe mocy i prądu płynącego przez jego styki. Ok, załączymy sobie go. Został załączony. Poczekajcie chwilkę, bo mi się wyłączył Home Assistant. I teraz ten moduł ESP32 oczywiście jest połączony bezprzewodowo z moją siecią Wi-Fi i dopięty do systemu Home Assistant. I do jego celu przygotowałem sobie tu taki pasek regulacyjny i dzięki temu paseczkowi mogę sterować mocą grzałki. Jak na razie jest to wszystko w fazie testowej, więc jest to robione ręcznie, ale oczywiście dzięki systemowi Home Assistant możemy ten proces zautomatyzować. Tak? A co nam to daje, taka automatyzacja takiego procesu? No to nam to daje, że w momentach, kiedy moglibyśmy mieć dużą produkcję energii, a nie mamy już gdzie upakować energii, możemy sobie załączyć jakby grzałki. W przypadku, kiedy pojawi się jakiś duży pobór, to dzięki regulacji mocy możemy obniżyć moc tak, by nie wyłączać zupełnie grzałki, tylko po prostu zredukować jej moc. W niektórych przypadkach jest to bardzo pożądana funkcja. Teraz pokażemy, jak działa regulacja mocy, tylko widzę, że nam się tu miernik wyłączył. Poczekajcie chwilę, ja go spróbuję załączyć i ustawić. Mamy tutaj AC. Może jeszcze go podświetlę, będzie nam to lepiej widoczne. Mam nadzieję taką. Ok, i teraz zobaczcie sobie, mamy tutaj 0,0. W tym momencie przejdziemy do paska związanego z grzałką i spróbujemy ustawić 10% mocy. I jak widzicie, na mierniku cęgowym pojawił się pobór. Żadnych innych zdarzeń tutaj nie zaobserwujemy. Nie mam tutaj żadnych dodatkowych kontrolek informacyjnych. Przy 10% pobór mamy taki. Spróbujemy zrobić 20%. Mamy 20%. I proszę bardzo, 1,6 A. Ja nie wiem, czy będziecie w stanie to usłyszeć. W każdym bądź razie buczy. Teraz wyłączę. Grzałka została wyłączona. I włączę ponownie. Mam nadzieję, że to słyszycie. Ok, przy 20% mamy 1,5 A. Przechodzimy poziom wyżej. Robimy 30%. I proszę, 2,3 A. Taki prąd płynie. Poczekajcie chwilkę, ja podświetlę miernik, bo widzę, że tak jest lepiej widoczny. Ok. No i idziemy w górę dalej. Ustawiamy 40%. Mamy 40% i mamy 3 A. No to w górę dalej. 50% i 4 A. I teraz zrobimy już 100%. 100%,
8,5 ampera. Możemy jeszcze ustawić 70 i jeszcze 60. Tak to, słuchajcie, działa. No i co? Podoba Wam się takie rozwiązanie? Ja upakowałem to w taką obudowę. Już widzę, że raczej zmienię nazwę tej obudowy, chociaż ona pasuje też do modułu, który będzie generował na wyjściu PWM, także wystarczy tylko zmiana napisów pokrywki i tu się wszystko będzie ładnie zgadzać. Obudowa ma szerokość 3 modułów, takich modułów jak na przykład te wyłączniki prądowe. Dokładna jej szerokość w tym momencie, słuchajcie, to jest 54 mm szerokości, także to jest gdzieś w granicach 3 modułów elektrycznych. I znowu nam się tu wyłączyło. Także na ten moment ode mnie to tyle. Dzięki za oglądnięcie materiału. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i do zostawienia też komentarza poniżej. A jeżeli chciałbyś kupić taki moduł ode mnie, nie ma problemu. W opisie znajdziesz informacje, jak to zrobić. Tymczasem pozdrawiam i widzimy się już jutro. Hej!